Tennessee spotkałem gościa o imieniu Hank. Słynął on z najlepszego sosu hamburgerowego na świecie i gdy ludzie pytali się go: Hank, jak ty to robisz, że twój sos jest taki dobry? On z szelmowskim uśmiechem odpowiadał tylko: Magic. Pewnego wieczoru przy butelczynie postanowiłem założyć się z Hankiem właśnie o ten przepis. W kości, jak widać, wygrałem, a że znamy się już tyle lat, postanowiłem tym przepisem podzielić się właśnie z wami. Będę potrzebował 400 g majonezu, wybierzcie swój ulubiony, to ważne. 200 g keczupu, wybierzcie swój ulubiony, to też ważne. I tak samo jest z musztardą, 100 g. Tutaj jest 2 łyżeczki czosnku w proszku, łyżeczka pieprzu cayenne i łyżeczka papryki. W moździerzu jest sól z pieprzem, kilka kropel ostrego sosu, kilka kropel sosu Worcester, w kieliszeczku jest ocet jabłkowy, łyżka stołowa oraz w tych dwóch ślicznych szklaneczkach bardzo, bardzo, bardzo drobno posikana cebula 150 g oraz ogórki piklowe 150 g. Hank zawsze wybierał te z chili. Zaczynamy. Wszystkie te składniki wrzucam do michy. Dosłownie dwie szczypty drobno zmielonego pieprzu czarnego oraz soli, ocet i mieszamy całość. Sekretny sos hamburgerowy jest już gotowy. Zapewniam was, że jak raz spróbujecie tej sekretnej receptury, z pewnością zostanie ona w waszych menu. Ja tymczasem żegnam się z wami i z pomocą tego sosu idę przyrządzić najpyszniejsze burgery świata. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej!